Dzień dobry, wieczór wszystkim z tej strony Szalona Fredka i dzisiaj sobie zagramy w Morrowinda i klasycznie ze mną Bravest. Ejuu, opowiedz co zrobiłeś w poprzednim odcinku. Ogólnie... Poza odcinkiem to ja sobie pozacyganiałam niektóre rzeczy z niektórych domków. Domków, nie domków. O, jeszcze lampę powinnałaś. Weź sobie w pierwszą osobę. Nic nie było. Dzień dobry. Chciałam sobie kupić itemki, które będą mi przydatne. Wiesz, bo ciężki pancerz. Tak. Czyli duży, tak? Tak. Czyli jedna łapka. Kup sobie pierw zbroję na siebie. No. Więcej daje. I pancerz, nie chodziło o te. No właśnie, pancerz teraz. Wiesz, że masz tylko 700 zł. No wiem. Broń jeszcze musisz sobie zainwestować. I ty w co idziesz? Włócznie, tak? Włócznie albo buchowe. Czekaj chwilę, pokażę ci gdzie jest włócznia. Jest włócznia. No. Ale 1 do 3, 2 do 4. Jakąś dobrą. To jest dwuręczna. Włócznia. Nie, to jest pchnięcie 5 do 20. Włócznie mają obrażenia od pchnięć, czyli... No wiem o co chodzi. To weź sobie. Jest 5 do 20 bardzo dobre. I zbroję. Jako... Mam tutaj. Daty nie masz, ale nie masz. No widzę. Troszkę. Stalowy ham 1. Na kartę coś warto by założyć. Średni. Duży, dobra. Okej. Okay. A hełmik jakiś jest? Mam chyba ochraniacz na łeb, no. Okej, okay, no to dobra, no to targu się trochę na przód. Cwańcie. Będę swańszy. Dobra, myślę, że... A ty swaniak. Dobra. I teraz czas wykładam. Portki. Helm się halabarda. Widzisz ją? Czekaj. Łapka. Mm-hmm. Łapka. Siekiera. Jak ona zarąbiście wygląda? Wytrych też się przyda. A jeszcze sztylet byśmy musieli się pozbyć, którego... No to tak zdychłeś, co? Dobra, myślę, że więcej ci nie da, co ty? Sztylecik, warty jeden. Kuźwa! Jakby nie był taki głupi. Myślałem, że on jest taki tępy i... Dobra, 10. No ty gnido, czemu ode mnie tyle nie bierzesz? Trzy? Dwa? No już ty gnido jedna! Za jeden, już ty są tak, co dzieje. Czemu ja mam go chęć zabić? Dobra, idź do nich dalej, nie? Z fabułą. Czekaj. Co? Nie możesz. I ubierz to. A, bo już ubrałaś. O, to zarąbiście wygląda. Nie? No. Ty sobie w piątkę zapisz. Jak chcę, tak pomacham? Ło, prawie byś... ciągnęła ich. Ale by był przyps. No. Dobra. Jeszcze wrócę, gram tutaj na... O, pokaż im Ikara. O. Pamiętasz? No. Tutaj trzeba se iść, tuptać. Można przekazać sobie zabić tamte. A, i podziękujemy teraz Kahagra. No. Za to, że powiedziała nam, od czego zależy trafienie. Umiejętności danej broni. No. Dziękuję bardzo. Nie wiedziałem i od paska wytrzymałości. No. Dobra, weź wszystko. Co jest sobie... Tu nic nie ma. Potem coś zrobimy na ten pasek. Już wiem jak to nawet zrobić, czyli okno bez ramki, bo jest z ramki. Aha, no. Dobra, to sobie sprzedam. Żebym miała też troszeczkę pieniążków. No idź tędy, bo
tam będzie jaskinia, nie? Pierwszy potworek, który może zabrać. Okej! Jest! Dzień dobry. Ale fajnie wygląda. Przynajmniej ten. Mieczyk? Dobra. O! Nie ma! Nie spodziewałem się! Dobra, zacenzuruję się to. Flaka mu było widać. A tam jest pierwszy potwór. Zapisz sobie F5 i lecisz na niego. FPNG. A i pokażesz im... Robisz save'a. No. I pokażesz im, co robi zaklęcie Lotikara. No. Dawaj. Gin! No. Brawo. Mięso krabów. Przyda się. Możesz tam te zwłoki nagie usunąć. Ćwiflakiem, żeby nie leżał. Niech będzie chłodny, hehe. Po co ja będę się tu męczyła? Hehe. Ale on jest nagi, więc jest ciepły. Gdzie? Dobra. To się przyda. Dychanie. No, dychanie. Pamiętaj, że E się skacze. Im więcej klikasz E, tym więcej jest... ...ambija, nie? Mhm. No, idź dalej. Pod górkę warto sobie tak poskakać. Bo się blokuje i paręnaście minut. No to wiesz. Jak pod górkę dopiero idziesz, załóżmy tam i będziesz pod górkę. Wtedy się ambija fajnie. O, warto wiedzieć. I teraz skocz. Cały czas. Widzisz, ile skoków robisz wtedy? No. No i tak, teraz Fredka udaje się do jaskini. W której są tam bardzo... jest. Tam jest, nie? Mhm. O. O, i pokaż mi, jak wygląda to, że. Te punkty. Które? Najedź na przykładowo. Umiejętności no. poboczne. Dobra, zabezpieczenia. Postęp w rozwoju. Im więcej robicie jakieś rzeczy... Przykładowo alchemię. Atletyka, no. którą chodzisz. Gdzieś rozwija się, jeszcze brakuje ci ileś tam kroków. No. Akrobatyka to jest odskakania. 64 na 100. No. Więc skacz sobie i to zwiększysz. Tak samo jakim... O, widzisz? Akrobatyka wzrosła do 6. Dobra, już nie skacz. Wiedzieliśmy im, jak nabić łatwo punkty. Teraz zapisz sobie. Czekaj, grzybki halucynki muszę pozbierać. To sobie zapisz. Bo ja wpierw muszę pozbierać te grzybki halucynki. Pamiętaj, że tam jest ciężko. No wiem, bo jest jakiś... Magia. Pizdzielec, który rzuca magią. Chwila, bo jeszcze to muszę pozbierać, żeby... bym miała troszeczkę więcej pieniążków. Ewentualnie miksturki się z tym zrobię. Ewentualnie. Nie. Prawdopodobnie zrobimy miksturki. O, deszcz! Deszcz! Wiedziałem, że to są te. Nie. Dobra, zapisywanko. Lecam. Dzień dobry, kobornik! No! Aha! Dobra, chyba wiem, dlaczego nie trafiam. No. Możesz zginąć. Zobacz, prawym przyciskiem nie trzymałem cię. Jeden. Czyli 1% szans, że trafisz. O! Zjedz sobie coś na wytrzymałość. Co tam masz na wytrzymałość? Kondycji, no, przywrócenie. Idź sobie, mięso krawa. Nie działa na ciebie. Aha, czyli musisz przerobić. No. F5 kliki, przeszukaj tę. Ewentualnie możesz się przespać jeszcze, nie? No. O, kluczyk by się przyda. Złoto się... Weź wszystko. Nic nie było. Dobra, weź się prześpij. Dobra. A, cofnij się. Tyle drzwi.
No. Tak. Albo po prostu wyjdę. F5. Zatykować gość. Odpocznij. Gdzie dobry komornik przyszedł? No? Nie chodź, nie chodź, nie bestuj. Nie chodź. Co i tego? To powiedz. Nie wiem, gdzie wiesz, co. Chyba laska bardziej. Dobra. W niektórych momentach się zacenzuruje, nie? Żeby... Nie, pod... zaniesz. I patrz. No. A. Szukaj tam. Zaj... Mhm. Dla niektórych sprzedawców to jest marycha, można powiedzieć. To jest marycha. Wózki. Dobra, wezmę wszystko. No wiem, widzę. Dobra. O. Albo laska. 2 na 7. Nie mam lepszą. Widzę. No. Weź wszystko. No wiem, widzę. Tarcza? Mała. No. Do sprzedania. A teraz ciś. O! Skarby! Czekaj. Klan. Węska. Dwóch szkieleta przyszło. Na szkielet. Mączkę kostna weź. Jest bardzo... boga, ale... Nie wiem, czy to da się łowić. Nie mam pojęcia, wiesz? Chyba można, jeżeli jest wędko, to ten... To można. Jak? Czekaj! Nie tak. Czekaj. Tu masz. Wiesz? Skały. Trzymaj się progu ściany. Już gdzie idziesz? Zardzewiała skrzynia. I koszyk. Rozejrzyj się. Cimno jak... Weź tę lampkę. Przyda się. Jakaś lampkę mam? Masz. Gdzie? No dobra. Nie, mam! Ona zgasła.
co? Chcesz zobaczyć? No. Co jest? A. Okej. Spoko. Ty dałeś mi bezużyteczną świeczkę. Czy ja nie założyłam na siebie zbroi? Dostawałaś. Co jest? Czemu nie zakładam zbroję? Bo może bierzesz pod wodą i ona gaśnie. A mać, nic nie widać. Aha, tylko to chyba było. No. Wiesz co? I gdzieś przez przypadek, jak sobie sama grałam, to gdzieś przez przypadek sama wlazłam. Wiesz co? No. Wejdź. Patrz. Się... A no właśnie. Siema. No właśnie. Czy masz klucze do kajdan? Czy pozwolisz mi iść wolno? Tak. Masz klucze, czy wypuścisz mnie na wolność? Taga Badargo już nie jest niewolnik. Badargo bardzo cię lubi. Karzyce są fajne. Why is my friend here? O. Tak, pozwolę ci iść wolno. Tak, tobie też pozwolę ci iść wolno. No i fajnie. No idziesz do Balmorie. Cudownie. No. Ja też nic nie wiem. No. Ojeje. W sumie tego na tym rybaku mogę w sumie pojechać. Nie? No. Ale po drodze może coś być. Może coś być po drodze. W sensie? Jakiś quest. Jest jeden quest po drodze. Czyli z... ten... Ale w tym Pelegat czy jakoś tak, to... Pelegiat się całym? No. Czytaj. Zaraz zobaczymy, kto będzie. Balmora. No, czyli w dobrą mań. Dobrą. No. Bo wiesz co? No. Jak idziesz sobie sama, to możesz być jakieś ludzi, którzy questać. Aaa. Dzięki czemu, no, nie będziesz szła... się... Mhm. Lepszy. Ja rozumiem. Nie. A to Pelagiedzy nie... Zika nie nawet po co tam jest. No. Questów nie ma. Sprawdzaliśmy. No. Szkoda pieniążków, można powiedzieć. Dobra. Tam trzeba iść. Hech. On tak fajnie... To my dzidą tak dzika. Ale masz, to jest więcej. Jest nie uda. Trzymaj. O. Boże, na HP. Wiem. Dobra. Balmora, dobra. Tamtą Mańkę. Zabierz. Byś zginął.
Boże. Myślałam, że to jest coś tu jest. Czy ty mnie nadstrążasz? Bo myślałam, że coś tu jest. Rośnika. Takie. Kiedy Fredka. Myślałam nawet, że ten pot, który mam, to no. Właśnie takie roślinki. Jestem za. Warto, żebyś sobie zapisała przed walką. A ja. Walcz ten. A mam mało HP. To się prześpi. Chodźnie. Robisz coś. F5. Dobra. A, do wyzdrowienia. Dobra. Tak. Do wyzdrowienia. Do wyzdrow. Piszę. Daj. Widzicie jakiś hałas? O nie! Z tej główny, co ci mówiłem. Co to? Bratwa, zabójca. Zabij go, zabij go. Zapisałaś od niczego. No. Dobrze. Idzioda. I. Spam. Lepiej na nie. Ej, spoko, bo on cię z tym sztylecikiem nie może dosięgnąć. No. Czasem cię dosięga. Dobra, zabiłaś. W ogóle bardzo cenne ma takie ubrania, wiesz? No. Weź sobie, usuń zwłoki i od razu się. Dobra. I spróbuj się z tym. Muszę się wyleczyć, bo... Do uzdrowienia znowu. W piątkę i spróbuj zabić. Łaza! Gdzie to? Quest, bo to jest z dodatku, wie. A. Guar. A, dajesz go. A. Łatwo. Usuń zwłoki. O, jakie fajne niebo. Ładnie, nie? No. Modyfikacja. No. Trochę ulepsza, wiesz? Mhm. Podróż sobie, szybciej szła. F. Gdzieś szybciej idziesz? Mhm. Odrobinę. Czy mnie trochę rozwalało, jak po krasie. No co już zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? Zminęłaś pelagiat, nie? No. Sobie możesz się przespać do rana. No. Czemu się te postacie za... No, ale dobrze. Dalej jeszcze. Belgiat, mniejszy trakt. Tam nie byliśmy. No. Nie tam ciekawi, co może być tam. Tą ścieżką trzeba iść, co? Aha. Czy to jest od tyłu? Wydaje mi się, że to jest od tyłu. Zobaczymy. Okej. Okay. No jak śmiesznie tupka. Tup, 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 tup. Jakiegoś... Dzień dobry. Nie znam cię, czego chcesz. A nie. Wydaje mi się, że tutaj ich questów nie ma. No. Nie znam cię. Nie jesteś stąd, prawda? No też nie znam cię, wypijcie. I wypierdziela, nie? Jakbyście wiedzieli w komentarzach, czy są tu jakieś questy, to możecie powiedzieć. No, to bym mogła się wrócić, nie? Hit, hit. Ty, to... Coś tam jest? No to robaczek. No. A. Jej! O, umiejętność włócznia wzrasta do 37. Dało ci się. O, trafię, dziada. Łatwo powiedzieć. Dobrze. O! Wosk. Odporność na trucizny daje. I ścieżką najlepiej. Wtedy będziesz... Jakby nie ominiesz jakiejś postaci, wiesz? No. Znasz słowo, każda droga prowadzi do Rzymu? No tak, to mniej no. więcej tutaj jest tak samo. Każde drogi prowadzą do miasta. To Majkę muszę? No, bo i tak musisz do Balmory się udać. No bo... Może wiem, że jest gildia wojowników. O kurde. Do której możesz dołączyć. Ma fajne questy.
No kurde. Dołączysz? Możliwe, że mogę. Potem wysyła cię do innego miasta, żebyś zrobiła tam. A. Gildia Wojowników jest bardzo, bardzo fajna. O, jakaś jaskinia tam jest. Coś mnie tam kusi, żeby iść tam. Przeczytaj, co to jest. Ulumumusa. Ulumulu. Ulumulu? Gothic? Nie. Margonem się kłania teraz. Ale wydaje mi się, że to questowe jakieś. To ja może tutaj nie będę wchodziła, bo może się przydać do jakiegoś tam questa i nie chcę czegoś spieprzyć. No, bo może coś zepsuć. Bo przy moich możliwościach mogę coś zepsuć. Odłóż sobie tą fifkę. Fifkę. Więc, W ogóle tak sobie drążymy po internecie i taki... Tak patrzymy i jakieś dziecko robi Minecrafta. No. I taki... Kurczaczek chyba 13, nie? No. I ciup, ciup. No. O, ktoś się... O, mówiłem, że to jest quest? A, serio? Mhm. Główny czy poboczny? Poboczny. Dzień dobry. Tak, potrzebuję od ciebie czegoś. Bandyta w pobliżu? Chyba, że nie rzucił ci się po oczy bandyta w pobliżu, muszę go odnaleźć. Tak sobie tu chodzę, pilnuję własnego nosa, aż tu nagle wyskakuje na mnie od tu bandyta silny mroczny elf. Nic mi nie zrobił, zabrał tylko klejnoty. Był bardzo delikatny i bardzo długo, no... Co? Był bardzo delikatny i co? Klejnoty, tak? Ach, klejnoty, nie mają znaczenia. Chcę tylko odnaleźć tego rabusia. Był czarujący i zabawny i... Co? What the fuck? Ja się zastanawiam, jakim trzeba być... Jaką... Piną trzeba być, za przeproszeniem. Żeby trzeba się zakochać w złodzieju. Tak, tak, bierz moje pieniądze i dziewictwo też. No. No i po prostu muszę go zobaczyć. Czuję, że ta seria będzie piękna. No. A dopiero się zaczęła. No. I muszę go zobaczyć i już jak miał na imię Nelos. Nelos. On mar. Oni miał? To imię pozostało na mych ustach na całą wieczność, a może zechcesz się podjąć odnalezienia go? Nie, bo proszę, nie mogę żyć bez jego życia, nie wiedząc, czy kiedykolwiek byłby w stanie mnie pokochać. Nie mogę nic zaoferować w zamian, ale może zechcesz pomóc mi. Spoko, dawaj, spróbuję odnaleźć tego człowieka, w imię miłości. Spoko, w imię miłości, Iza. Chcesz się podjąć tego zadania? Och, jestem taka wdzięczna. Hehe, nie. Z pewnością uda ci się odnaleźć. Mówił coś o udaniu się do miasta, więc podejrzewam, że... Pelegiat jest jego aktualnym miejscem pobytu. Czyli dobrze, że tutaj poszliśmy. Proszę, jeśli go spotkasz, daj mu te rękawiczki jako dowód mojej miłości. Wtedy z pewnością zechcie powrócić. Ale co zrobisz, jak... Ona wygląda jak moja teściowa. Ej, no! Idź do tyłu. Mamy w imię miłości normalnie. No. Nie... Ja szukam kochanka. Pokażę, że on nie chce w ogóle z nią być. No! Jedyne, czego co chciał, to te klejnoty, które ukradł. Chciałbym się śmiała, jakby tak było. Wiesz? Pamiętam, że pamiętam, co za... Nie robiłem. Serio? Minąłem. Jak to mogłeś w imię miłości, XZ? Mogłeś zrobić to w imię miłości. Nie no. Śmieszkuje jak coś. O! Atletyka mi wzrosła. Mhm. Możliwe, że teraz będą chciały. Wiesz?
się czegoś wie. No. I może ten quest to jest tak jakby zaczynający w questy w Palagiat. Może to jest takie, ej graczu, cofnij się. No. Słuchaj, ziomek. To ty wyrywałeś tu. No. Nie znam cię. O, Nelozom, on marł. Nele... Oni marły, widać go tu czasem. Cichy facet skryty, nie mam pewności, czym się właściwie zajmuje. Inni mogą wiedzieć więcej niż ja. Zajrzyj do oberży, trafiają tam różni ludzie. Oberża. Dobra. Gdzie dobry? Klasyk? Zapytają. Onimar jest gdzieś tutaj w obrzeży, sprawdź przy barze. Już tutaj. There is someone watching me. O, dzień dobry. Jestem Nelos, czego chcesz? Rękawica. Co tam masz? To jest dziwaczne. Co to taka piękna młoda kobieta może chcieć od takiego wyrzutka jak ja? Nie mogę jednak przypomnieć jej urody. Wydawałaś się taka dobra. Po raz pierwszy w życiu odczuwałem wstydy, że kogoś obrabowałem. Muszę się z nią zobaczyć. Proszę, weź to. Powiedz jej, że przynosisz wiadomość od Neloisa. Tak, koniecznie muszę się z nią zobaczyć. Jestem ci wdzięczny po wszechczasy. Wiadomość od Nelosa. Tak, powiedz jej, że przynosisz wiadomość od Nelosa. Nelosa. Sądzę, że się ucieszy. Spoko. Leć. Lecę, bo chcę, bo... Miłości. Siła młodości. To jest to, gościu obrabował babkę. No. Po czym ona się zakochała, że jest taki czarujący, przystojny i w ogóle, a on jednak stwierdził... A dobra, kij mi w dupę, wstyd, że ukradłem babkę, idę się z nią umówić, ona dobra, okej. Okay. Śmiałabym się, nie? Jak się poznaliście? A, okradł mnie. No takie, o, okradł mnie, my zakochaliśmy się, takie. Spoko, teraz będzie ją okradał całe życie. Tup. Za pierwszym razem ją okradł, to będzie ją okradał teraz całe życie. Ona gdzieś tutaj była, nie? Tam. Ojeju. Ciekawy quest. No. Ciekawe co za to dostaniesz, bo... Nie wiem, co ci dają unikatowe itemki za questy. Kurde? To się zdobywa w żaden inny sposób. Jakieś magiczne rzeczy, magiczne pierścienie, które nie możesz zdobyć tego. W Morrowind jest siła miłości, a w Naruto jest siła młodości, gz. Czemu mnie to śmieszy? To jest ta baba, która się zakochała. Dzień dobry. Muszę znaleźć tego bandytę. Siema. Wiadomość. Masz dla mnie list? To cudowne. Tak bardzo się cieszę. Wiedziałam, że mu zależy. Wierzę, tyle ci zawdzięczam. Doceniam cały twój dobry, wolny wysiłek. Jesteś wspaniałą osobą, a może dowiedział... Dowiesz... Odwiedzisz mojego przyjaciela. Odwiedzisz mojego przyjaciela... Barana? W tel... Branora. Kiedyś to... On również jest wspaniałą osobą, więc sądzę, że od razu przypadniecie sobie do gustu. I misja wykonana. O! I ogólnie odblokowałeś dzięki temu misję w tel Bramor. A gdzie to jest? Daleko, to jeszcze zanim... Dawno. Idziesz tam. A. Myślę, że 34 minuty. Fajny quest. No. Wiem jak nazwać ten odcinek XD. Dobra. Co? No. No to ten. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka. I żegnę was też ta baba i oczywiście... Miłości. I Remes też. Heju. Do następnego odcinka, bajo.